Maska cechy wolbrzymi. Dobre wzmocni, złe wykrzywi. Wielką siłę wleje w członki. Lecz to wszystko będą mrzonki. Gra Inkwizytor od polskiego studia The Dust nie miała łatwej drogi. Kiedy jeszcze w 2018 roku ogłoszono chęć stworzenia gry opartej o cykl opowiadań autorstwa Jacka Piekary, wśród polskich graczy narosły szczere nadzieje na powtórzenie sukcesu Wiedźmina i utrzymanie dobrej pasy gier opartej o rodzime fantazy. To oczywiście nie miało prawa się udać. I w 2022 roku, gdy zobaczyliśmy w końcu pierwszy gameplay, Inkwizytor został wyśmiany za sprawą przestarzałej grafiki, kulawych animacji i ogólnej budżetowości. Nie pomogła również postać samego Jacka Piekary, którego nowym hobby stało się do spółki z Rafałem Ziemkiewiczem pisanie czasami urągających i pozbawionych dobrego smaku społeczno-politycznych komentarzy na Twitterze. A wypuszczane taśmowo kolejne książki o Inkwizytorze były schematyczne, nijakie i z kolejnej na kolejną coraz gorsze. O ile cykl w momencie swojej premiery 20 lat temu został przyjęty przyzwoicie, nagromadzenie pobocznych wątków i brak idei idącej za opisywaną wulgarnością świata spowodowały, że jako całość uważa się go za dzieło po prostu przeciętne. Głównym pomysłem na cykl było osadzenie akcji w mrocznym świecie, w którym Jezus Chrystus wcale nie umarł na krzyżu, tylko zeszedł z niego, by wymierzyć karę grzesznikom i zemścić się na swoich oprawcach. Akcję poznawaliśmy z perspektywy Mortimera Madderdina, inkwizytora trudniącego się w polowaniach na heretyków i tropieniu nadnaturalnych dziwów. Każda powieść i opowiadanie były swego rodzaju mikrokryminałami o zabarwieniu detektywistycznym, w którym Mortimer musiał rozwiązać zagadkę, częstokroć oddając się w międzyczasie ziemskim uciechom. Nie inaczej jest w przypadku The Inquisitor od studia The Dust. Jako ten sam Madderdin przybywamy na polecenie świętego oficjum do miasta Königstein, by schwytać kryjącego się w nim wampira. Z pozoru zwykłe inkwizytorskie dochodzenie zaczyna się komplikować, gdy na ulicach pojawiają się kolejne ciała, a odnajdywane tropy prowadzą do miejscowego kardynała, hrabiny i nieżyjącego już zielarza. By rozwiązać tajemnicę, inkwizytor zostaje zmuszony do zagłębienia się w mroczną przeszłość niemieckiego miasta, po drodze na przykład pomagając osieroconej dziewczynce, powstrzymując oszalałego kata, czy nawet samemu wymierzając tortury. Fabuła The Inquisitor to zdecydowanie najbardziej dopieszczony element gry. Autorzy z powodzeniem potrafią nakreślić ciekawą intrygę i zbudować postacie stojące na drodze Madderdina do dochodzenia prawdy. I mówi to osoba, która nie ma za bardzo przywiązania do książkowego cyklu. Co prawda sam świat nie należy do najciekawszych i ma się wrażenie, że na siłę chce być kontrowersyjny, bo skoro sam Jezus zszedł z krzyża, to ma być brudno, brutalnie i basta. Zamiast o miłosierdzie ludzie mają modlić się o pomstę, co i teologicznie jest niepoprawne, jak i nie ma zbytnio charakteru. Ten kreowany na siłę mrok świata, który w gruncie rzeczy jest zwykłym średniowieczem z elementami fantazy, tyle że w stopniu hard, bo Jezus przestał być dobrotliwym synem Boga, autorom odbija się czasem czkawką. Niektóre dialogi to, łagodnie powiedzieć, masakra. Ruchanie, chlanie, szczanie i tak w kółko do znudzenia. Zwłaszcza tyczy się to przedstawiania postaci kobiecych. Wprowadziła swojego męża do ust zdrady. I co? Pewnie wyszło szydło z worka. Skąd wiesz, że ją zdradzał? Bo robił to ze mną. Z tobą też? Znaczna część kwestii dotycząca niewiast oscyluje wokół seksu. Ja wiem, że w tym uniwersum to kobieta odpowiada za całe zło i wodzi na pokuszenie jak Ewa Adama, ale ile można? Nie chodzi o to, że rozmowy są pozbawione smaku, tylko sprawiają wrażenie, jakby pisał je niewyżyty nastolatek, który na siłę chce udowodnić swoją dorosłość i zna na to zaledwie jeden, prymitywny sposób. Jednakże pomijając te nieszczęsne dialogi i nie do końca ciekawy świat odziedziczony po książkowym cyklu, Inkwizytor to kompetentna opowieść detektywistyczna, którą śledzi się z zaciekawieniem. Samą postać Mortimera Madderdina można polubić, nawet jeśli miejscami ma się poczucie, że jest to taki chodzący wiedźmin w domu, w związku z podobnym archetypem postaci, statusem zawodowym detektywa od spraw magicznych i zwracaniem się do niego per mistrzu.
Nawet mechanicznie są oni do siebie zbliżeni i Mordimer może korzystać z wiedźmińskich zmysłów, nazwanych tutaj jako modlitwa. A skoro o mechanice rozgrywki mowa, przejdźmy do najważniejszej rzeczy. Jaką w ogóle grą jest polski Inkwizytor? Nie jest RPG-em, bo otwarcie było to mówione przed premierą. To raczej przygodówka, choć i tutaj ciężko jednoznacznie sklasyfikować. Mamy trochę taki feeling Wiedźmina 3, tyle że bez wszystkich RPG-owych dodatków. Najbliżej temu do Sherlocka Holmesa od Frogwares, ale sam w sobie nie jest grą detektywistyczną, bo wszystko otrzymujemy liniowo i to od wyboru zależy, jak potoczy się dalsza akcja, a nie to, czy dobrze poprowadziliśmy śledztwo. Dostajemy tutaj względnie dużą lokację, której jednak za bardzo nie ma co robić. Po prostu idziemy od jednego celu fabularnego do drugiego, po drodze zapalając kapliczki i czytając notatki, ewentualnie odnajdując punkty szybkiej podróży. Aż prosiłoby się o wydarzenia poboczne lub ciekawe znajdźki, bo tak naprawdę jest to gra liniowa osadzona na otwartej mapie. Nie mamy możliwości, by podejść do śledztwa na swój sposób. Fabuła prowadzi nas po kolei od tropu do tropu. Czasami postacie mówią, żeby Inkwizytor przyszedł na przykład wieczorem do karczmy, lub że wraz z trzecim biciem dzwonu zamykają swój przybytek, więc będzie można spotkać się w innym miejscu o danej porze. Przypomina to trochę na papierze system z pierwszego Wiedźmina i miałem wrażenie, że pierwotnie planowano większą dowolność, a nawet cykl dobowy. Ale realia zweryfikowały, przerosło to autorów i przerobili wielowątkowe śledztwo na liniową opowieść. Czy moje wrażenie jest słuszne? Nie wiem i za żadne skarby proszę się nim nie kierować, bo ludzie z Dedas dwoją się i troją, by nam to wynagrodzić, przeplatając rozmowy z postaciami urozmaiceniami rozgrywki. Nawet jeśli są nimi powtarzane tropy pościgów, podążania za postaciami, podsłuchiwania lub walki. Dla przykładu jest tutaj trzymająca w napięciu sekcja zabawy ciepło-zimno z oszalałym morderczym katem kryjącym się w zaciemnionym lochu. Czasami będziemy musieli zbadać zwłoki ofiary, a nawet rozwiązać prostą łamigłówkę. Generalnie Inkwizytor, mimo że jest liniową przygodówką, ma fajną strukturę zabawy kojarzącą się nawet z grami akcji pokroju Assassin's Creed. A właśnie, a skoro o nim mowa, to autorzy silnie inspirowali się walką z pierwszych odsłon Ubisoftowego cyklu i czasem przyjdzie zmierzyć się nam z przeciwnikami. Założenia są podobne, możemy atakować silnymi lub zwykłymi atakami, a ponadto kontrować i odwracać uwagę oponenta. Walka w The Inkwizytor nie ma jednak odpowiedniej głębi i szybko przeradza się w zwykłe klikadło o niespecjalnie widowiskowych, aczkolwiek poprawnych animacjach. Jest też dużo chodzenia za postaciami, których prędkość nie jest dostosowana do prędkości protagonisty, niczym w grach sprzed 15 lat. Myślałem, że przyklejanie stało się standardem w takich chwilach, najwidoczniej nie. Są też quick time eventy i to nawet takie, w których pojedyncza skucha oznacza natychmiastową śmierć. No i widzicie, generalnie jest dobrze, ale diabeł tkwi w szczegółach i pomimo, że Inkwizytor potrafi wciągnąć, przydałoby mu się mnóstwo poprawek quality of life, wynikających po prostu z niskiego budżetu. Jego najgorszym elementem rozgrywki jest tak zwany nieświat, czyli niematerialna sfera, do której czasami wchodzi Mordimer podczas śledztwa, żeby Jezus podsunął mu wizję z poszlakami. Wtedy gra zmienia się w ubogą skradankę, w której trzeba przemykać między wrogami korzystając z modlitwy, docierając do kilku, zazwyczaj pięciu oddalonych od siebie punktów. W rezultacie poznajemy tło wydarzeń na danym etapie dochodzenia. I nie wiem jak to jest, ale pomimo ewidentnych braków grało mi się w Inkwizytora całkiem dobrze. Gra w pewnym stopniu wywiązuje się z założeń przedpremierowych i nawet jeśli nie ma startu do innych gier spółki AA, potrafi momentami dać sporo frajdy. Czuć tu niski budżet, ale wiadomym jest, że tytuł ten nie miał szansy na bycie grą świetną. Jak na możliwości, z którymi musieli się zmierzyć, twórcy poradzili sobie z materiałem, który dostali i powinni być z siebie zadowoleni. Drwiny przed premierą były wobec nich zdecydowanie nie na miejscu. Dobrze, zdajmy na chwilę różowe okulary i przejdę do jako tako obiektywnej oceny. Bo ostatecznie konsumenta nie interesuje, czy to była gra kalibru AA, powstająca za przysłowiowy czteropak i paczkę fajek. Czy The Inkwizytor jest brzydki? I tak, i nie. W ruchu gra wygląda zdecydowanie ładniej niż na pokazach przedpremierowych i szczerze należy tu pochwalić kompozycję otoczenia. Miasto Königstein jest zrobione z pieczołowitością i aż chciałoby się, żeby osadzono w nim jakiegoś RPGa z krwi i kości.
Jednak tym, co rzuca się najbardziej w oczy, są twarze. Aż ciarki mnie przeszły. Przybito chyba tutaj niesławnych NPC-ów z Gothica 4. I nie wiem, jak to możliwe, że z jednej strony mamy tak ładne lokacje, a z drugiej tak szkaradne postacie, które psują cały efekt i sprawiają, że odbiór oprawy dzieła The Dust będzie jednoznacznie negatywny. A szkoda, bo może gdyby trochę posiedzieli nad modelami, dałoby się to jeszcze naprawić. Dziwne są też miejscami postprocesy, które sprawiają, że niebo świeci na biało, a lokacje pokrywa mgła. Generalnie jednak grafika jest w porządku i poza twarzami nawet może nacieszyć oko. Na pewno nie jest to poziom PS3, jaki wylewał się z materiałów przedpremierowych, choć ciężko tu wskazać dla porównania półkę wyżej. Na pewno optymalizacja pozostawia tu sporo do życzenia. Na niezłym, choć absolutnie nie z najwyższej półki laptopie gamingowym, produkcja miała problemy z utrzymaniem stałej ilości klatek na średnich ustawieniach graficznych. Jak na taki poziom grafiki, wydawałoby się, że tytuł powinien mieć mniejsze wymagania. Pochwalić mogę z kolei jakość polskiego dubbingu, bo ta nie jest tak oczywista nawet w polskich grach. Generalnie Inquisitor nie jest krapem, jak wielu wieściło przed premierą, ale nie jest to też szczególnie dobra gra. Mimo wszystko spędziłem przy niej miło czas, nie natrafiając na błędy psujące rozgrywkę, ale spotykając masę niedoróbek i ograniczeń projektowych. Jest to gra wyłącznie dla osób, których zaciekawi fabuła i będą w stanie przymknąć oko na budżetowe rozwiązania. Osobiście obawiam się, że The Inquisitor skończy jak The Devil's Hunt, gra również oceniana przeze mnie tekstowo 4 lata temu. W dużym skrócie, niskobudżetowa gra oparta o polskie książki, która ma ambicje na coś więcej i wychodzi z tego takie niedorobione AA. Gra się spoko, ale sumarycznie można ocenić na takie 5 na 10, no bo jednak mamy tonę obiektywnie lepszych tytułów. Czy Inquisitor to moje takie guilty pleasure tego roku? Choć świat piekary mnie do siebie nie przekonał i po książki raczej ponownie nie sięgnę, w samą grę grało mi się przyzwoicie. Mam nadzieję, że Inquisitor na siebie zarobi i powstanie w każdym calu lepsza, bogatsza kontynuacja, która nie będzie musiała zmagać się z ograniczeniami budżetowymi. I z taką puentą was zostawiam, polecając ewentualne sprawdzenie dzieła The Dust. Gdy ktoś da mu szansę i podejdzie z odpowiednim nastawieniem, może się dobrze bawić, a zwłaszcza poznać ciekawą historię. Jeśli ktoś jednak oczekuje poziomu nawet Wiedźmina 2, no to srogo się zawiedzie. I to już wszystko w tym materiale. Jeśli ci się spodobał, to daj łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał, kliknij dzwoneczek, napisz komentarz. Hejtuj, tylko kulturalnie. Bo jak nie, to ban. Do usłyszenia. Cześć. Szybka Greta idzie ze mną. Taki chuj jak słonia trąba. Była z tobą ostatnio, teraz moja kolej. Nie kłóćcie się. Niech damy same zdecydują. A ty kurwa co? Wujek dobra rada? Właśnie. Dzisiaj nie wybierasz, więc zamknij mordę.